Jak zwykle piwnica, w której mam napchane od groma opału. O, wysuszone kolki, 50-letnie kolki na podpałkę. Kupa drzewa przygotowana na jesień, ja jestem zabezpieczony. Ale o co chodzi? Przyszedłem tutaj, bo mam sprawę do was. Tak, moi widzowie, mam do was sprawę. Piękny mój akumulator żelowy o pojemności 100 amperogodzin. I mój wspaniały UPS do pieca. No dobrze, trochę pojajcowaliśmy, ale teraz mam do was sprawę. No to będzie krótki film, ale mam do was sprawę, bo sprawa jest taka zarąbista. Może od początku. 3 miesiące temu śniło mi się, że zbudowałem fotowoltaikę małą. I powiem wam tak. Dopiero sobie to uświadomiłem. Dzisiaj, jak mi się przypomniało, że na nowym właśnie regulatorze ładowania akumulator miał kreski pojemności swojej. To mi się wtedy, dzisiaj skojarzyło w pracy, że to mi się śniło 3 miesiące temu, że ja to tak zbudowałem, jak w tym śnie było. I niech mi ktoś odpowie, czy tylko szczerze niech napisze, czy to są sny prorocze, czy to jest nie wiem co, bo ja powiem szczerze, można być inżynierem, można być informatykiem, można być komputerowcem, można być mózgowcem, można być chodzącym komputerem, jak w Dune. Ale są rzeczy, które nawet mnie przeskakują. Ja jestem chyba za cienki w uszach, żeby takie rzeczy zrozumieć. Jeżeli ten film ogląda jakaś, nie wiem, tarociarka, to nawet może mi postawić karty. Jestem ciekaw, co z tego by wyszło. Powiem tak. Na każdym moim filmie zazwyczaj widać moją facjatę, więc może postawić karty i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Byłoby ciekawie nawet. Powiem wam szczerze, jeszcze powiem wam tak. Dla przykładu, kiedyś mi się śniło, że zamontowałem, o, może akurat nie ten kabel, ale inny, zamontowałem na tego typu system montażowy przewodów. I wiecie co? Miesiąc później dokładnie tak zrobiłem. I dlatego mam do was pytanie, czy to jest, nie wiem, wizja? Czy to jest forma snu proroczego, którym, nie wiem, widzisz, co się stanie, a potem robisz dokładnie punkt po punkcie, jak w tym śnie. Pytam właśnie dlatego, że jestem cienki w tym temacie i nie wiem, a nie chcę kłamać, nie chcę oszukiwać, nie wiem i chcę, żeby ktoś mi szczerze odpowiedział, o co tu chodzi. Co jest na rzeczy, o co tu chodzi. Coś nam się rozjechała ostrość, ale już wróciła. Powiem wam naprawdę szczerze, nie wiem, o co chodzi i... No i czy ostrość poszła walić? No dobra, coś tam jest. I powiem wam szczerze, nie wiem, o co chodzi i chciałbym, żeby ktoś napisał mi szczerze, na czym to polega i do czego to prowadzi. Bo powiem szczerze, jestem zakłopotany niesamowicie, bo nie wiem, co mam z tym faktem zrobić. Jeden sen się nie sprawdził. Ten, w którym stoję na swojej ulicy, a wokół las i wszystkie budynki oprócz mojego płoną. I ja w tym śnie się pytam, czy tak wygląda koniec. I momentalnie sen się urwał i wstałem, bo musiałem iść do pracy. Ale to było tak realne. Tak namacalne, że ja normalnie powiem szczerze, że ja waliłem dymem z palącego drewna. Niech mi ktoś odpowie, co do cholery się dzieje. Na szczęście ten ostatni się nie sprawdził jeszcze, ale ten z tym zamocowaniem przewodu do ściany się sprawdził. Z fotowoltaiką małą się sprawdził. Jeszcze jest jeden sen, który się nie sprawdził.
który miałem w 2016 roku, a w którym było tak, że leżałem głową na kolanach jakiejś dziewczyny i ona mówiła: spokojnie, skarbie, już niedługo ten koszmar się skończy. To jeszcze się nie sprawdziło. I to tą dziewczyną na pewno nie była moja była, dlatego że tamta była o wiele ładniejsza i młodsza. Nie wiem, o co chodzi. Dlatego jeżeli ktoś jest obeznany z tego typu tematem, to niech mi wyjaśni, o co w tym chodzi, jak można w tym temacie działać i do czego to prowadzi. Pytam się dlatego, że jestem zielony w tym temacie i nie wiem, o co chodzi, a nie chcę kombinować. Wiem, że tutaj pod tym filmem pewnie wylęgnie się stado dzbanów, które będą pierdzielić piąte przez dziesiąte, ale mam nadzieję, że wśród tych dzbanów pojawi się naprawdę osoba, która wie, o co chodzi, wie, z czym mam problem i napisze, o co chodzi i jak można ewentualnie działać w tym temacie. Dzięki za wszystko, jeżeli ktoś pomoże, to bardzo dziękuję, bo chciałbym dowiedzieć się, z czym mam do czynienia i do czego to prowadzi. Bo jestem ciekawy, bardzo jestem ciekawy. Wszystko bajkowo, tak jak zrobiłem. Dobra, trzymajcie się, dziękuję za pomoc, a szukam jej dlatego, że nie potrafię wyjaśnić tego, co mnie spotyka. Próbowałem na wszelkie tematy nawet symulować w umyśle temat i rozwiązać go. Nie dało rady, jestem za cienki w uszach. Pozdrawiam serdecznie.